Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem ze statystyki matematycznej z przedziałów ufności. Chciałam Wam pokazać, jak należy podejść do problemu, gdy mamy podane przykładowe tutaj wyniki 10 obserwacji, czyli tak zwana próba mała, a jest napisane pytanie, jaki przedział ufności otrzymamy dla przeciętnej akurat tutaj stratności na poziomie 0,95 tej ufności, ale zakładając, że błąd pomiaru podlega rozkładowi normalnemu i mamy podane oznaczenie, że n 0, średnik 0,05. Oznacza to dla nas, że to jest bardzo ważna informacja. Nie mało, że jest to napisane, od razu widzimy, że próba jest mała, bo nie przekracza 30 obserwacji. Jest informacja, że mamy zbudować przedział ufności dla średniej. Jest podany też współczynnik ufności, ale co bardzo ważne, jest powiedziane, że ten błąd pomiaru jako ten pomiar stratności, akurat taka cecha, posiada rozkład normalny, co jest bardzo ważne, ale co jest jeszcze ważniejsze, podane jest dokładnie, ile wynosi odchylenie standardowe w populacji generalnej dla tej właśnie cechy. Co to zmienia, co to daje? To, że jeżeli by nie było takiej dokładnej informacji, ile wynosi odchylenie standardowe w populacji generalnej, to byśmy musieli patrzeć na wielkość próby. A w tej sytuacji, o której będę tutaj mówiła w tym przykładzie, w ogóle nie patrzymy na wielkość próby, bo to jest na tyle kluczowa informacja, że rozkład jest normalny z odchyleniem standardowym już znanym na jakimś konkretnym poziomie, że wielkość próby nie ma znaczenia. A więc co robimy? Jeżeli znane już jest odchylenie standardowe w populacji generalnej, czyli wśród wszystkich możliwych pomiarów stratności jakiejkolwiek cechy, którą chcemy sobie badać w populacji generalnej, do policzenia brakuje nam tylko średniej arytmetycznej. Ona nie jest może skomplikowana, ale pokażmy, jak ją się liczy. Trzeba sumować ze sobą wszystkie wyniki, jakie tutaj mamy i te wyniki podzielić przez 10, bo tyle mamy obserwacji. A więc można powiedzieć, że po pierwsze, że średnia arytmetyczna z próby wynosi 1,494, bo to jest ten wynik podzielony przez 10. Ręcznie po prostu trzeba to doliczyć, tak? To jest brakująca dla nas informacja, żeby móc rozwiązać to zadanie. Dodatkowym elementem jest to, że wiemy, jaki jest współczynnik ufności, a my będziemy bazować na wartości krytycznej z rozkładu normalnego. I skąd się wzięło to 1,96 u mnie? No właśnie z tego, że poziom istotności błędu, jeżeli współczynnik ufności wynosi 0,95, to poziom istotności wynosi 0,05. I w tym momencie otwieramy sobie tablicę dystrybuanty rozkładu normalnego i w tych tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego w środku szukamy 1 minus alfa przez 2. 1 minus alfa przez 2, czyli 1 minus 0,05 przez 2, czyli my szukamy około 0,975. To jest ten wynik. Najlepiej sobie na papierze to policzyć. 1 minus 0,05 przez 2. I ten wynik to jest wartość dystrybuanty i nas interesuje, od jakiego to jest wiersza i od jakiej to jest kolumny. A więc poszukiwaną wartość krytyczną stanowi 1,96. Tutaj niepotrzebnie przesunęłam. I w tym momencie szukaną wartością krytyczną jest 1,96. Dalej idąc, to co my potrzebujemy oszacować, to jest przedział ufności dla nieznanej średniej w populacji generalnej. Co jest bardzo ważne, w tym zadaniu wiemy, że rozkład jest normalny, ale odchylenie standardowe też jest konkretnie znane i wynosi 0,05 z treści zadania. I jedyne, co jeszcze możemy z tego zadania wyciągnąć, to, że próba liczyła 10 obserwacji.
Jak już wiemy, szacowanie średniej posiada kilka wariantów wzoru. Jedne bazują na rozkładzie normalnym i jeden na rozkładzie test studenta. W naszym konkretnym przypadku, jeżeli wiemy, że rozkład zmiennej losowej jest normalny, ale ze znanym odchyleniem standardowym, to będziemy korzystać typowo już z rozkładu normalnego. Ale jeżeli byśmy nie znali tego odchylenia standardowego w populacji generalnej, nie byłoby tak jak tutaj ewidentnie podane co do wartości, to jest ważne, czy ta próba, na której my się opieramy, przynosząc wyniki na populację generalną, jest próbą dużą czy próbą małą. U nas to odchylenie standardowe w populacji generalnej jest podane, znamy konkretnie jego wynik, a więc wielkość tej próby w ogóle nie jest istotna, nie jest ważna. Od razu mogę powiedzieć, że korzystam z rozkładu normalnego. Ważne jest tylko to, że nie pomylić wzoru, żeby tu nie pisać w symbolu sigma, nie wpisywać S. Bo duża litera S, czy S od X, jakikolwiek byśmy nie przyjęli symbol, to by oznaczało, że to jest odchylenie standardowe z próby, a nie z populacji generalnej. Mając podany ten wzór, dokonujemy podstawienia. Podstawiamy otrzymaną średnią, wartość krytyczną z rozkładu rozkładu normalnego, nasze odchylenie w populacji generalnej i wielkość próby. To samo, tylko że z plusem, liczymy po prawej stronie naszego przedziału. Piszemy prawdopodobieństwo tego, że średnia zawiera się od do wynosi 0,95. Czyli teraz, jak policzymy zarówno lewą, jak i prawą stronę naszego przedziału, otrzymujemy krańce przedziału. Dolny kraniec i górny kraniec, czyli dolną granicę i górną granicę, w jakim może zawierać się średnia w populacji generalnej przy współczynniku równości 0,95. Czyli możemy w tym momencie powiedzieć, że przy współczynniku ufności 0,95, czyli 95%, średnia naszej cechy zawiera się w przedziale od, do i w jednostek. Czyli oznacza to, że jeżeli stratność byłaby w sztukach, to byśmy napisali, że tyle a tyle sztuk lub w takim odsetku naszej produkcji. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, jak najbardziej możecie pisać do mnie na zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję, maili nie zostawiam bez odpowiedzi. Jak wiecie, wszystkie te przygotowane przeze mnie filmy są posegregowane w playlisty zgodnie z nazwami przedmiotów. Jeżeli potrzebujecie po prostu inny temat niż ten, przejrzyjcie, listy będą systematycznie uzupełniane, więc wszystko jest dla Was. Subskrybujcie ten kanał, komentujcie. Macie pytania do filmów, to zadawajcie je pod tymi filmami. Wszystko jest dla Was. Zapraszam do nauki i pamiętajcie, że obejrzenie takiego jednego pojedynczego filmu nic Wam nie gwarantuje, że zaliczycie przedmiot. Trzeba rozwiązać samodzielnie jak najwięcej zadań. Pozdrawiam.